Hej, hej, z tej strony Onitron Foman, witam was na moim kanale. Pamiętacie, kiedyś recenzowałem z Kamilem i z naszym kolegą Marcinem cygarka Backwoods. Z zapowiedzią, że pojawią się one w Shisha House. Już są. Są pakowane w takich fiolkach pojedynczych. Jedna sztuka kosztuje 5 zł. Przy zakupie dwóch płacimy 8 zł za dwa. Są w tej chwili dostępne dwa smaki, Aroma oraz Wild Room. Tutaj mam Wild Room i dzisiaj o nich sobie porozmawiamy. Jak widzicie, są opakowane właśnie w fioleczki. Jest to fajne, ponieważ dzięki temu tytoń nam nie wysycha, zachowuje jakość. Tutaj w środku po otwarciu będzie gąbeczka. Ja tej gąbki nie mam, już otwierałem raz. Dobrze, na początek może porozmawiajmy o zapachu. Zapach fajny, jest to zapach tytoniu po łączeniu właśnie z takim aromatem rumu. Słodki zapach, bardzo przyjemny. Cygarko, tutaj tytoń jest lekko wilgotny, nie jest to przesuszone, jest to tak fajnie właśnie zbite. No cóż, pozostało mi zapalić. Powiem wam tak, w tym cygarku najbardziej aromatyzowany jest zewnętrzny liść. I tak naprawdę ten aromat, który tutaj mamy, właśnie czujemy go przede wszystkim na ustach. W dymie jest wyczuwalny w pewnym stopniu, ale nie jest to aż tak silny aromat jak w zapachu. Czy mi to smakuje? Jakby to wam powiedzieć. Nie jestem amatorem cygar. Rzadko kiedy je palę, ale jeżeli już mi się zdarza, to właśnie lubię takie, które nie są a la cygaretka, czyli na papierze, tylko właśnie... Coś mi tu źle zapaliło. Tylko właśnie takie, jak tutaj z liścia kręcone. Czy warto kupić? Pozostawiam wam to do waszej decyzji, do waszej opinii. Mi smakuje, mi się to podoba. Jeszcze kiedyś zrobię recenzję Aroma. No, ten Wild Room odpowiada swojej nazwie. Jest po prostu zapach rumu, smak rumu. Lekko słodkawy, przyjemny, taki trzcinowy. Dla mnie bomba. Ocena końcowa, wiecie co, to wszystko jest subiektywne. Każdy może to ocenić inaczej. Każdy ktoś, kto zna się na cygarach, pewnie powie, że to jest jakiś dziadostwo, bądź też, że ja robię dziadowskie recenzje. Mówię wam, ja się na tym nie znam. Ja po prostu pokazuję wam to, co mi smakuje, a to mi smakuje bardzo. Ciągnie się lekko, jest no jest fajne po prostu. Co jeszcze dzisiaj będzie? Dzisiaj postaram się jeszcze zrobić recenzję tabaki, znowu Paul Gotard. Poza tym myślę, że zrobię jakiegoś vloga, bo ostatnio obejrzałem pewien materiał, który mnie troszkę zbulwersował, mnie i moją żonę. Myślę, że odniosę się w tym vlogu do tego materiału. A poza tym, no, niedługo będzie kolejny odcinek Arduino. Zamówiłem sobie aparaturę do sterowania robota, ale niestety sprzedawca dał ciała i nadajnik jest 40 MHz, a odbiornik 27 MHz. Czekam na odpowiedź ze sklepu, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli chodzi o cygara te Blackwood, tak jak mówię, 5 zł za sztukę lub 8 zł za dwie sztuki. Taka promocja, Kamil to zrobił pod moim takim, pod moją sugestią. Jak macie ochotę, zapraszam was do Shisha House'u. Też niedługo pojawi się filmik, jak trafić do Shisha House'u, bo wiem, że niektórzy, co się pierwszy raz tam wybierają, mają problemy.
z trafieniem do nowej siedziby. Dlatego też właśnie zrobię taki filmik. A poza tym nie wiem, coś jeszcze pomyślał. Na pewno będzie filmik, jak zrobić taką prostą osłonę przeciwdeszczową do kamerki na statywie. Jest to banalna sprawa. Sam się dziwię, że wcześniej na to nie wpadłem, a czasem jest po prostu tak, że deszcz pada, a człowiek chciałby zrobić jakieś filmiki w plenerze, no i nie może, bo boi się, że kamera mu zamoknie. To, co po prostu wymyśliłem, jest banalne, acz genialne. Więc zapraszam Was do oglądania, zapraszam Was do recenzowania, subskrypcji, łapki w górę. Pozdrawiam Was, dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kanał, na następne filmiki. Trzymajcie się, hej!